Olbrzymie, niespotykane od lat opady śnieżne towarzyszyły tegorocznej zimie. Rozszalały się śnieżyce na całej wyżynie podkarpackiej i pośród tatrzańskich pustkowi. Na granicy polsko-czechosłowackiej wojska ochrony pogranicza pełniły służbę. Niejednokrotnie żołnierze napotykali po drodze zziębniętych i wyczerpanych turystów, udzielając im pomocy. Oto zdjęcie z karkonoszy w pobliżu schroniska pod Śnieżką. Pierwszy podmuch wiosenny przyniósł znaczne ocieplenie. Równocześnie jednak postawił przed oczyma mieszkańców dolin widmo nowej katastrofy żywiołowej. Powódź! Strumienie zamieniają się w rzeki, woda wzbiera coraz wyżej. Poziom wody rzek dolnośląskich podnosił się z godziny na godzinę. Ludność świadoma grozy sytuacji przystąpiła do akcji ratowniczej. Usuwano co prędzej kładki, zabezpieczano mosty. Zalane zostały miasteczka, wsie i drogi. Ludność w pośpiechu opuszczała zagrody. Groźne rozmiary przybrała klęska powodzi w okolicach Warszawy. Wskutek długotrwałych mrozów grubość pokrywy lodowej na Wiśle wzrosła do 1 metra. Przyszła odwilż i spiętrzone masy lodu rozpoczęły pochód w kierunku Warszawy. W nocy z 18 na 19 marca potężna fala zniosła most w okolicy Puła. W Warszawie zarządzono alarm przeciwpowodziowy. Do walki z żywiołem stanęło wojsko. Oddziały saperów bombardują kresilnymi ładunkami trotylu. Najbardziej zagrożony jest most wysokowodny przy ulicy Karowej. Sytuacja staje się z godziny na godzinę bardziej krytyczna. Gęsta mgła utrudnia akcję ratowniczą. Spiętrzone bryły lodowe pędzą z szybkością 3 metrów na sekundę. Most wysokowodny trzeszczy w posadach. Nic dziwnego, ma za sobą 3-letnią wytężoną służbę. Przez długi czas stanowił jedyne połączenie Warszawy z Pragą. Nie pomogły rozpaczliwe wysiłki saperów. Potężne uderzenie kry znosi środkowe trzęsło. Saperzy walczą jeszcze. Huk nacierających lodów miesza się z hukiem eksplodujących pocisków trotylu. Wszystko na próżno. Jeszcze jedno straszliwe uderzenie kry i następne przęsła walą się w wodę.
wysokowodny jest stracony. Wysiłki brygad ratowniczych koncentrują się teraz wokół mostu kolejowego. Tu powstał zator szczególnie niebezpieczny, złożony z kry i szczątków zwalonego mostu wysokowodnego. Znów rozpoczęło się bombardowanie lodów. Saperzy robią rozpaczliwe wysiłki, ale z góry wiadomo, że i ten most skazany jest na zagładę. Drewniana konstrukcja nie jest w stanie oprzeć się naporowi lodów. W tej chwili następuje katastrofa. Jedno z przęseł wali się do wody. Przez wyrwę wdziera się lawina lodowa. Potworny żywioł porywa resztę mostu. Warszawa stała się uboższa o dwa mosty. Były to konstrukcje drewniane, prowizoryczne, zbudowane w okresie działań wojennych. W tej chwili jedyne połączenie Warszawy z Pragą stanowi odbudowany na szczęście most Poniatowskiego. Po opuszczeniu swego posterunku przy mostach, operator kroniki filmowej udał się na przedmieścia Warszawy, które znalazły się pod wodą. Olbrzymie masy topniejącego śniegu spowodowały nie tylko wylew rzeki, ale i stawów podwarszawskich. W okolicach Służewa ludność śpiesznie opuszcza zalane domostwa. Sytuacja ludności dotkniętej powodzią jest tragiczna. Władze i organizacje społeczne przystąpiły do zakrojonej na wielką skalę akcji pomocy. Pod Wyszogrodem kra zaatakowała 1,5-kilometrowy most na Wiśle. I tu do walki z żywiołem stanęły drużyny saperów. Przy pomocy ludności cywilnej uszkodzenia zostały szybko naprawione i ważny węzeł komunikacyjny uratowano przed zniszczeniem. Bohaterscy saperzy, którzy z narażeniem życia pracowali nad uratowaniem mostu, zasłużyli sobie na wdzięczność mieszkańców Wyszogrodu. Dalsze sprawozdanie z frontu walki z powodzią przyniesie najbliższe wydanie Polskiej Kroniki Filmowej.